Uwielbiam jeździć na rekolekcje, szczególnie Bańska ma dla mnie ogromne znaczenie. Rekolekcje ruchu rodzin nazaretańskich w Bańskiej Wyżnej. To czas dla mnie i Boga. Wyciszenia wewnętrznego, gdzie z dala od tych spraw codziennych mogę się skupić na relacji z Panem Bogiem. Odnajduję w nich spokój. Przez te kilka dni wiem, że mogę być sobą na 200% i wiem, że nie muszę się martwić tym, co w życiu codziennym, bo skupiam się na tym, co mam tu i teraz, w ciągu tych rekolekcji, na tym, co daje mi Pan Bóg. Najlepsze jest to, że na te nasze rekolekcje przyjeżdżają również całe rodziny, więc dziadkowie, rodzice, całe gromadki dzieci, którzy mają w sercu ogromną radość. Jesteśmy razem ze sobą otoczeni ciepłem, otoczeni uśmiechem, otoczeni Bożą obecnością. Jest to niesamowity przekrój pokoleń, od małych bobasów, które umilają każdy dzień uśmiechem, aż do osób o sporym bagażu doświadczeń. I w tej wspólnocie czuję się tak jak w takiej jednej wielkiej rodzinie. Górskie wyprawy, które kończą się zazwyczaj mszami świętymi. Łatwiej jest kontemplować, łatwiej jest jakoś poznawać Pana Boga w tym pięknie przyrody, w pięknie naszych gór. Czas na Eucharystię, czas na całe sprawy związane z formacją. Na rekolekcjach są super muzyczni. Czas, na który czeka się przez cały rok. Ty jedziesz pierwszy raz i wydaje ci się, że nikogo nie znasz, że się nie odnajdziesz, to oni cię tak przyjmą, że później jak wyjeżdżasz, to masz wrażenie, że znałeś ich całe życie i nie chcesz stamtąd wyjeżdżać w ogóle. A to wszystko zaledwie w kilka dni. Pańskiej po prostu nie da się nie zakochać.